Dobra. Witam wszystkich. Nazywam się Mariusz Rzybusiński. I oprócz tego, że pracuję w jednej z kapitalistycznych korporacji, to też jeszcze od czasu do czasu bawię się w MVP Microsoftowy, dlatego z góry przepraszam, ale część demo będę pokazywał na Windowsach, bo są lepsze. Zapraszam Was też do jakiejś generalnej dyskusji. Będę miał jakieś dodatkowo poza tym, na końcu są różne gadżety, mam fajny taki głośniczek. Mam nadzieję, że uda mi się z Was wykrzesać jakieś emocje. Jak nie, to będziemy się mocniej starać. Słucham? Nie działa. Działa? Będziemy wykrzesać z Was, tak? Emocje jakieś. Zielone strzałki, zielone znaczki to jest wyjście ewakuacyjne, tak? Nic o krzesaniu, o krzesiwie nie było. Nie było? Nie było. Nie było, znaczy nie wiem, było. Czego nie było, ale nie było. Dobra, siedziałem z przodu, więc nie widziałem. Jeszcze raz zadam to samo pytanie, które Magda przed chwilą. Ilu jest deweloperów? Mniejsze. A reszta to rozumiem, to reszta. To admini. Dobrze, o czym dzisiaj? Generalnie myślę o takim nietypowym podejściu związanego z testowaniem różnych rzeczy, oczywiście Windowsów, najbardziej. Najpierw może po co to wszystko i co się może, ktoś z Was testuje oprogramowanie, zanim puścicie na produkcję? Jeżeli nie, no to jeżeli testujecie, to pewnie się spotkaliście z problemami. Jeżeli budujecie środowisko testowe, to jest kilka spraw, o które się trzeba przewrócić. Na pierwszą sprawą taką może być związana konfiguracja. Jeżeli konfiguracja środowiska testowego, najlepiej, żeby była jak najbardziej podobna do produkcji, prawda? Więc czy w zależności od tego, co mamy, czy stawiamy jakieś osobne serwery, czy wirtualki, czy coś innego. Natomiast na pewno się spotkaliście z taką sytuacją, ja osobiście się spotkałem, że coś, co mi w środowisku testowym zadziałało, okazało się, że na produkcji nie działało, bo jakiś tam inny update był, jakieś inne konfiguracje, jakieś inne drivery i nie wszystko poszło tak, jak powinno pójść. Kolejna sprawa, no to izolacja sieciowa, skoro coś symulujemy, prawda, czasami jakieś osobne sieci, osobne VLANy, gdzieś raz mi się zdarzyło, że w dużej instytucji, jak testowałem, takiej medialnej z WIG20, gdzieś coś poszło z sieciami nie tak i nagle kontroler domeny. Wpięliśmy dwa takie same kontrolery domeny o tym samym IP, o tym samym MAC adresie, o tej samej sieci, więc było zabawnie. Jak coś testujecie, skończycie testy, no to jak to zresetować, prawda, żeby z powrotem było podobne do produkcji, prawda? To są te tematy, z którymi musimy zmierzyć, jak również zasoby, prawda? Do środowiska testowego potrzebujemy jakiś dodatkowy procesor, jakiś RAM, jakiś storage, prawda, gdzie ten sprzęt odpalimy albo fizyczną blachę, albo wirtualki. Zgodzicie się ze mną? Weźcie coś. Mamy krzesać więcej? Więc to jest jakby taki początek, prawda? No od czegoś trzeba, jak to wszystko przewalczyć. No i może teraz, jakie mamy środowiska testowe? Mam nadzieję, że mi tutaj w tym pomożecie, może których nie będzie tutaj. Czy ktoś z Was korzysta z tego typu środowiska? Czy macie generalnie, nie wiem, na tyle duże środowisko fizyczne, że możecie sobie wydzielić, nie wiem, tam 5, 10, 20, 100. Słyszałem o jednym kliencie, który miał 100 serwerów, fizycznych 100 serwerów na środowisko testowe, żeby tam sobie odtworzyć dowolne rzeczy. Generalnie podobne, prawda, bo próbujemy odtworzyć to, co na produkcji. Ktoś z Was korzysta z takiego? Jest jedna, dwie, trzy osoby, tak? Następne to generalnie to samo, ale w środowisku wirtualnym, prawda? Tu jest dużo prościej, już dużo więcej osób podnosi rączki, ale generalnie to co? Stawiamy wirtualkę, instalujemy ten soft, nie wiem, mniej więcej te same serwis paki, dlatego jest podobne, to ciężko się udać, żeby było dokładnie to samo. Ale jakie jest według Was najlepsze środowisko testowe? Takie najlepsze ultra, super, hiper środowisko testowe? Produkcja. To jest najlepsze środowisko testowe, ponieważ najlepiej odzwierciedla to, co jest na produkcji, prawda? No, lepiej się nie da.
Też. Ale generalnie skoro mamy coś zasymulować produkcję, żeby później to przetestować i na niej coś wykonać, nie wiem, dla deweloperów to może być nowa aplikacja, to mogą być jakieś serwis paki nowe, integracja, jakieś integracja dwóch aplikacji, czy zadziała, czy nie zadziała, czy też czasami to może być wbrew taki trywialny powód, nie wiem, onboarding nowego pracownika, nie wpuszczamy go jeszcze na produkcję, puszczamy go na środowisko testowe, niech tam zepsuje, a jak tam zepsuje, to dopiero się nauczy, jak to naprawić, to wtedy go wpuszczamy na produkcję, prawda? Znam o takiej jednej osobie, która 3 miesiące uczyła się, jak psuć Active Directory i 3 miesiące psuła, później 3 miesiące to naprawiała, przez parę lat pracowała w polskim Microsoftie, teraz w Redmond, w dziale związanym z Active Directory. Może znacie? Wiecie, o kim mowa? Okej, okay. Jakie jeszcze może być, co można jeszcze wykorzystać do jako środowisko testowe? Co łączy niejako ten punkt z produkcją z tymi pozostałymi? Snapshoty jest dobre są, ale snapshoty dodają też dodatkowy element obciążenia, prawda? Taka dobra praktyka zarówno, nie wiem, tych dwóch wiodących wirtualizatorów, czyli VMware i Hyper-V, to jest generalnie snapshot 48 godzin, nie dłużej, prawda? Znam firmę, która miała na każdej wirtualce 200 wirtualek i na każdej snapshot, bo zapomnieli, że tam update manager, jak update'uje toolsy VMware'owe, to domyślnie robi snapshot. I zapomnieli o tą wyłączyć i zapuścili, okazało się, nie monitorowali tego wszystkie wirtualki ze snapshotami. Znam też drugą firmę, która serwer o wdzięcznej nazwie, domyślcie się, co to za rola, EXMBX, w jednym z banków, chcieli zainstalować serwis packa, zrobili snapshot, a jednak później nie, może jednak nie instalujmy tego snapshotu i paręnaście miesięcy później snapshot miał rozmiar 2 terabajty, bo tam było 15 tysięcy skrzynek pocztowych. I oni, no to dobra, to co, commit? Nie, ruszajcie, zadzwońcie do VMware'a, żeby to zrobić odpowiednio. Także snapshoty są dobre, ale trzeba z nimi uważać. Natomiast co jeszcze można wykorzystać? Jeżeli nie macie pomysłu, to znaczy, że dobrze jakby z tą prezentacją jakby trafiłem, bo jest bardzo fajny jeszcze element, który jest dokładnie taki sam jak produkcja, ale jednak produkcją nie jest. Backupy. Backup jest dokładnie tym, czym jest produkcja. Można jakby na żądanie nawet sobie, nie wiem, zaraz na dobę, nawet jeżeli chcę mieć w tym momencie, nie wiem, sprzed 5 minut środowisko testowe, to zainicjować jakiś taki szybki tryb backupu związany z, nie wiem, żeby odświeżyć sobie konfigurację i uruchomić w jakiś magiczny sposób, o tym będę mówić, uruchomić środowisko testowe na podstawie backupów. Czyli mamy produkcję, możemy to sobie, jeżeli będzie jeszcze to fajnie wyizolowane, możemy tam sobie fajnie powrzucać dowolne rzeczy pomanipulować, a na koniec dnia, prawda, dojść dokładnie do produkcji. Możemy wtedy wdrożyć na produkcję, jeżeli trzeba, albo nawet zmigrować. Także to jest kilka fajnych rzeczy. I jak takie szybkie, właśnie backupy. Może skupię się, jeżeli pozwolicie, ale to już nie tylko z tym możemy, na maszynach wirtualnych, bo chyba generalnie teraz wirtualizacja to tam, nie wiem, około 80% workloadu serwerowego, prawda? Nie wiem, czy się zgodzicie. To samo jest w waszych firmach? Że większość to jest wirtualizacja? Jak i mniej więcej procentowo? Kto ma VMware'a? Hyper-V? No, tak się spodziewałem. Ale Hyper-V jest lepszy. Słucham? To jest lepsze. Nie, no, to jest jakby później możemy sobie przy pizzy pogadać, przy piwku, natomiast, no, dobra, to na razie, to nie na tą prezentację. Natomiast maszyny wirtualne. Kto z was, nie wiem, spotkał się, jaką macie największą maszynę wirtualną, którą się spotkaliście? Nie wiem, kto dał więcej niż 1 terabajt? Danych. Dysk danych 1 terabajt. Dobra, idziemy dalej, bo jest za dużo osób. 5 terabajtów. Ile? 2 osoby. 10 terabajtów. Jeszcze jest jedna osoba, tak? Jednak ktoś więcej,
Wysoko, jedna osoba, 10 terabajtów, ktoś da więcej? Dobra, ostatnio, nawet w zeszłym tygodniu, nawet dlatego się spotkałem, byłem na meetupie we Wrocławiu, u klienta, który miał wirtualkę z SQL-em na Hyper-V, 50 terabajtów. No i słucham? Trzeba zaufać technologii. Różnie z tym, ale. Dobrze, jeżeli zrobimy, kiedy backupy robimy najczęściej wtedy, gdy mamy czas, prawda? W nocy, w weekendy, prawda? W wakacje, w święta i tak dalej. Mamy czas. Natomiast skoro powiedziałem, że możemy środowisko testowe wykonać z backupów, to najczęściej chcemy, żeby to było, odpalamy środowisko, idziemy na kawę, wracamy i już powinno być, prawda? W najlepszym wypadku. Natomiast są narzędzia, które pozwalają to dosyć mocno przyspieszyć. I teraz, no nie wiem, ile dajecie na, tam było 10 terabajtów, tak? Ile dajecie czasu na mniej więcej plus minus na odtworzenie, na uruchomienie z backupu, przywrócenie wszystkiego, żeby uruchomić maszynę z 10-terabajtową? Chcę uzyskać taki efekt, że mam odpalony system operacyjny. 30 minut, 10 terabajtów. Na dyskach, 30 minut, dobra. Ktoś da więcej, ktoś da mniej? Dobra, 30 minut. Na VMware czy na Hyper-V? Ważne pytanie. Na VMware, na Hyper-V jest krócej. No, ale... Dlatego lepszy. Dobrze, jak generalnie to działa? O co, dobra, już nie będę wam jakby dalej was trzymał w niepewności. O czym mówię, o jakim jakby elementach, jakiej technologii? Powiedzcie mi, jeżeli chodzi o wirtualizację, jaki jest feature numer jeden, taki bajer, który przyniosła wirtualizacja, jaki numer jeden, ultimate feature? Mobilność. Zgodzicie się ze mną? Jeżeli coś pada, łatwo przenieść z jednego hosta na drugie, prawda, bo to sobie pływa ta wirtualka, zarówno dysk i wirtualka, raz na tym hoście, raz na tym hoście, raz może być tutaj w poniedziałek, tak? I w dni parzyste jest na tych serwerach, w dni parzyste na innych serwerach. No i teraz, co można z tym zrobić? Wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację i jedna z tych maszyn, niech będzie 10 terabajtów, uległa nam awarii. I tutaj mamy backup, który jest skompresowany, zreduplikowany, może być zaszyfrowany, różne z tym rzeczy. I co wy byście powiedzieli? Powiedzieliście 30 minut. Jeżeli powiem wam, że jestem w stanie odtworzyć to w mniej niż minutę. Bez czytania dokumentacji. Nie wiem, kilka next, finish. Dobra, 30 sekund. Na Hyper-V 5 sekund. Słucham? Wszystko będzie dostępne. Wiecie w jaki sposób? Pamiętajcie, co wam mówię, mobilność. A co jeżeli moim storage'em będzie tej odpalonej maszynki nie to, tylko to? No tak, tak. Po prostu zamiast to kopiować, możemy to streamować. W locie robić dekompresję, okej. To tak jak z kołem dojazdowym. Mamy koło do ograniczeniem do 80 na godzinę. Jedziemy. Prawda? Działa? Działa. W locie dekompresujemy, więc może, nie wiem, 5% wydajności tracimy. Ale tak samo jak jeżeli dam ci do wyboru dojazdówkę z ograniczeniem prędkości na godzinę i zestaw naprawczy, a masz taką dziurę w kole, no to co wybierasz? Proszę bardzo. A w tle, gdy to już jest w ogóle, generalnie gdy wam się na przykład spodobają te zmiany, to co jest wszystko okej, byście chcieli, wam się to już spodobało, chcielibyście to na produkcję później przenieść? Proszę bardzo. Storage vMotion, Storage Live Migration. Później w tle to już może tydzień czasu działać. Maszyna wirtualna działa. Pytanie było. Chwila, bo taka dyskusja to potem nikt nie usłyszy na filmie. Mam pytanie, ile czasu zajmie nam od tych 30 sekund, kiedy uruchamiamy to nasze demo, w sensie tą VM-kę, która działa, ale z dużo mniejszą sprawnością, do momentu, kiedy mamy pełną sprawność maszyny? Znaczy, pełną sprawność wydajności wtedy, jak przerzucimy to.
ale cały czas, wracając do tego koła, założyliśmy koło z ograniczeniem do 80 na godzinę i jedziemy, a w tym czasie tam goście siedzą i wymieniają koło na pełnoprawne, na pełne koło, pełnowymiarowe. Właśnie o to mi chodzi. Czy jest taka możliwość, używając tego silnika EV-Power, czy nie? W sensie... Można. Okej. Okay. Można. Dziękuję. I to jest generalnie już coś, co już jest, to nie jest od wczoraj, to nie jest od zeszłego roku, to już jest co najmniej od 2010 roku. To zostawię po prostu. Ja powtórzę pytanie, czy mamy możliwość zapisu tych zmian? Oczywiście, że tak. Dobra, widzę, że was to interesuje. Czy chcielibyście to zobaczyć na żywo? Nie, tak? Dobra, to idziemy dalej, nie ma problemu. Dobra, to całkiem przypadkiem mam tutaj, chcecie VMware'a? Proszę bardzo, jest VMware. Mówicie, macie. Jeżeli chcecie to później zobaczyć na Hyper-V i że faktycznie działa szybciej, to mogę wam pokazać to na Hyper-V. Dobra, mam sobie VMware'a. W tym przypadku to jest VMware 6,5. Taki build, ale ten jest akurat nie. Bez vCenter, samotny. Okej, no to sobie wybierzmy sobie coś. Wybierzmy sobie na przykład maszynkę, no oczywiście Windowsową, czyli na przykład wezmę sobie z SharePointem, z szarym punktem. Wybieram sobie jakiś punkt dowolny, który mam jakieś punkty, weźmy sobie ostatni, niech będzie wczorajszy. Oryginalna maszyna oczywiście tam jeszcze działa sobie, więc no, to ma być środowisko testowe. Więc dlatego nie chcę, na razie nie odpalam jako w oryginalnej lokalizacji, bo bym nadpisał oryginalną maszynę, tylko zrobimy, podmienimy nazwę. Prosta operacja, next. Dajemy nazwę SysOps, DevOps, dodajemy, czy taka wirtualka nam się powinna pojawić w VMware. No i teraz odpowiadając na pytanie. Backup jest niemodyfikowalny, więc zostanie flag log i będzie traktowany jako snapshot. My pracujemy na Delcie, która gdzieś tam domyślnie się zapisuje. Tu można sobie jeszcze domyślnie zmienić lokalizację tej Delty. Czyli można. Słucham? No i na koniec, czy chcemy wsadzić kabelek sieciowy i czy chcemy odpalić wirtualkę? Tak, chcemy. Fire. Oj, przepraszam, nie to miało być to. Aż to. Maszyny wirtualne. Ktoś liczy czas? Oczywiście. O, jest już maszynka. Jeszcze ona się konfiguruje, bo ona po prostu będzie miała VMware inny dysk, inaczej będzie widoczny ten dysk. Także, ale już power on poszedł, maszynka już działa, więc jeśli sobie ją klikniemy, konsolkę, to już widzicie, że system generalnie wstaje. I wygląda to mniej więcej. No, halo, szybciej. Dobra, ile to w międzyczasie, ile to trwało? Znaczy, z moimi komentarzami i tak dalej. Mówię od momentu, gdy przeszedłem cały wizard i w tym momencie. Mniej więcej trwało to tyle. Słucham? Ile wam wyszło? Gdyby to jeszcze oskryptować, ale to Windows jest niestety, więc... A próbowałeś PowerShell'a? Jest takie coś. Tak. Swoją drogą w Windowsie. W Windowsie też można Linuxa zainstalować na Windowsie. Podobno działa, wiem, ale...
Dobra, wracając, to na razie sobie. Proszę bardzo, już się system się odpalił. No, minusem tego jest to, że w tym momencie jeszcze w ogóle zaznaczyłem, że nie chcę sieci. Sieć jest niepodpięta, prawda? I w tym momencie, gdy zakończę testy, czekajcie, jestem generalnie w innej kolejce, stałem, jestem trochę niższy, to możecie migrate to production albo kojarzycie, jak pingwiny z Madagaskaru, jak już ta cała ekipa już skończyła akcję i spływała to, co mówiła, nas tu nie było. No to jest ta opcja. Zakończyliście testy, zakończyliście, jak działa wasz, czy się serwis pak zainstaluje, czy aplikacja się zainstaluje, czy cokolwiek innego. No i w tym momencie stop publishing i maszynka na VMware. Nie bawimy się nawet i żaden shutdown, power off, unregister, nie ma. Jak ktoś źle kliknie, to zawsze, zawsze. Dobra, czy chce ktoś zobaczyć to na Hyper-V? Są co najmniej dwie osoby. My czas. Sprint. Sprint musi być. Dobra, no to co, całkiem przypadkiem mam też Hyper-V. Mam, to jest wersja Hyper-V 2016, zbudowana na podstawie nanoserwera. Wszyscy wiedzą, co nanoserwer? No to sobie poczytajcie. Dobra, znaczy nie musicie się już do tego przyzwyczajać, co to jest za dużo, bo ledwo to już się zostało wprowadzone, już Microsoft powiedział właściwie to... znaczy była sytuacja, to jest generalnie takie, jak jest Windows Server z GUI, jest wersja Core, to jest jeszcze Nano. Generalnie gołe Nano, znaczy jak to instalowałem, to miało około 400 MB, czyli dosyć mało, natomiast były dwie grupy. Tutaj było, dzisiaj jest, ta jedna grupa jest w mniejszości, czyli deweloperzy i IT Pro. I jedni krzyczeli, 400 mega, kto to widział, takie duże obrazy. Do kontenerów 400 mega, z drugiej strony IT Pro, chcielibyśmy jeszcze tą rolę, dorzućcie coś więcej. Głośniej krzyczeli deweloperzy. Więc wygrali, więc Microsoft od ostatniego update'u usunął wszystkie role infrastruktura, zostały tylko te od kontenerów. Więc ci, którzy się interesują kontenerami, to Nano jest bardzo fajne, bo jest małe. W ostatnim update'cie chyba 200 mega się zajmuje cały taki ten. Dobra, wracając do... Bo czas leci, tak? Ile już jest? No to co, pierwsze co, wybieram jakiś restore point. Niech będzie ten. Teraz się śpieszy. Wybieram, na którym hoście chciałbym go przywrócić. Może być ten sam, może być inny. Wybieram, gdzie ma być ulokowana, gdzie mają być ulokowane dyski. Właśnie, wam nie powiedziałem. Dobra, ponieważ oryginalna maszynka jeszcze działa, to pozwólcie, że tutaj też zdiskonektuję sieciówkę. Ale co znaczy czas minął? Nie, ja nie powiedziałem, że będzie 30 sekund. Powiedziałem, że będzie mniej. Ale od końca, od ostatniego kliknięcia w Wizardzie, tak? Wiem, że będzie więcej. Czyli co, czekamy teraz, mniej więcej tutaj powinno się pojawić nowa maszyna wirtualna. Dopiero teraz, okej, dobieramy się do naszego pliku backupowego, gadamy, znajdujemy, okej, to tu jest nasz serwer i no widzicie, zawsze jak słynne sekundy Microsoftu. Refresh. Nie ma. Jest. No i według, używając tego samego zegarka. Oszukane. Widzieliśmy, ile się czekało.
używając tego samego zegarka, 2, 3, 4, 5 sekund, tego samego wizarda. To jest sekunda według Billa. Tak. No i tutaj to samo. Dobra, co jest pod spodem? Jaki jest generalnie jakiś sekret tego wszystkiego? W przypadku VMware'a, nie wiem, czy kojarzycie, jakie mogą być typy storage'y. Albo takie klasyczne, takie blokowe, podpięte, albo może być jeszcze NFS Data Store. Więc to, co ta aplikacja robi, to plik backupu, a raczej zawartość jego po rozpakowaniu i tak dalej, wystawia do VMware'a jako NFS Data Store. Czyli de facto czas odtworzenia do tego momentu, gdzie już system operacyjny nam wstaje, to jest czas opublikowania wirtualki. Dlatego czy to będzie 10 terabajtów, 5 megabajtów, 10 gigabajtów, czas odtworzenia de facto jest taki sam. A później to on sobie już jakby wszystko sobie streamuje. No to już widać, maszynka już wstała, no ale już mi się ona nie podoba. Stop publishing. Kill him. Dobra, więc tak to wygląda w przypadku VMware'a. Jeszcze w przypadku VMware'a, VMware jest taki, że oficjalnie nie można na nim nic instalować. Czyli robimy tak przez API wszystko. Natomiast dlaczego jest Hyper-V lepsze i szybsze? Ponieważ na Hyper to jest de facto Windows z checkboxem przy roli Hyper-V, więc możemy tam pewne rzeczy zainstalować. Dlatego w przypadku Hyper-V to wygląda tak, że pliki konfiguracyjne faktycznie odtwarzamy, ale to są pojedyncze kilobajty, alokujemy dysk taki jakby do, nie wiem, jak jest tych, nie wiem, 5-10 terabajtów, czy tam dysk do wirtualki i wewnątrz robimy przekierowanie takiego linka do pliku backupowego i generalnie jakby to samo, prawda, bo dokładnie Hyper-V z NFS Data Store'em nie pracuje, prawda? Także tak to może wyglądać. Jakieś pytania na ten moment? Słucham? Jeszcze do VMware'a. Pytanie, jeśli chodzi o licencjonowanie, jeśli mamy, powiedzmy, produkcję na produkcyjnych hostach i to backupujemy, jest licencja VMa na to. I teraz... Ja nie powiedziałem, że to VIM. To VIM, ale... I teraz chcemy na, skoro to środowisko testowe, to chcemy to na osobne hosty przywrócić. To jak rozumiem, co miałaby być licencja też na hosty te devowe wykupione? Powiem inaczej, bo to też było w tych punktach, w tych wyzwaniach, prawda, zasoby, prawda. W ogóle pierwsza sprawa w tym, nie potrzebujemy dodatkowych dysków, bo odpalamy wszystko stąd, czyli z tych dysków backupowych. Kolejna sprawa, weźmy sobie najprostszy klaster, może taki, no nie taki naj, nie jednonodowy, dwunodowy klaster. Jak generalnie dwunodowy klaster powinien być obciążony w 50%, prawda? Teoretycznie. To, że praktyka jest różnie, to natomiast, że jeżeli padnie jeden, to żeby drugi przejął ruch. Zgadza się? Dlaczego by w czasie testów nie wykorzystać tych 50%? Przecież to jest coś, jeżeli będziemy faktycznie odpalać, to widzieliście, to ja jeszcze krócej niż 5 sekund, można wyłączyć to, nawet na VMware'ze, prawda? Wyciągnąć wtyczkę z prądu tej wirtualce i mamy ją z powrotem. Na hostach, na tych samych hostach, bo to jest wewnątrz, działamy, testujemy wewnątrz wirtualki, prawda? Na razie to, co pokazałem, jest niezwiązane w ogóle z sieć mieliśmy odpiętą. Za chwilkę dojdę do sieci. Na razie to, co było, to było, że odpalamy wirtualkę i wewnątrz się logujemy do niej, prawda, konsolą, możemy się tam zalogować, dowolne rzeczy sobie przetestować. Jeszcze to na razie ten. Także jeżeli chodzi o odnośnie odpowiedzi na twoje pytanie, no to jeżeli ktoś ma dedykowane serwery, nody z VMware'em czy z Hyper-V, znaczy bardziej Hyper-V jest darmowe, też jest z tego punktu widzenia lepsze. Jeżeli jest na VMware'ze, to można dedykowane mieć i tam niestety trzeba zalicencjonować. Natomiast można na tych samych nodach, gdzie jest jakby na produkcyjnych nodach, prawda? Albo ta, bo i ta wcześniej, jeżeli widzieliście, jak wcześniej cofnę, no to wirtualki spodem środowisko, to gdzie chodziło, prawda? Jeżeli ktoś buduje sobie środowisko testowe po prostu w oparciu o wirtualki, to i tak to gdzieś ktoś stawiał i tak to gdzieś to podnosił. Tylko w tym przypadku nie potrzebujemy dodatkowo
nie potrzebujemy dodatkowo żadnych, żadnego dodatkowego storage'u, prawda, tylko już wykorzystujemy to, co już mamy. Prawda? Lepiej, też były jakieś, gdzieś kiedyś widziałem badania, że w ilu procentach, jak kupicie serwer, w ilu procentach jest wykorzystane jego faktycznie zasoby. Sprawdźcie na swoje serwerki, na przykład na procesory. Ilu z was serwery, procesory chodzą powyżej, w obciążone powyżej 80% cały czas? Nie mówię jakieś pojedyncze piki, nie wiem, na parę godzin. Tak, żeby average było w ciągu miesiąca było powyżej 80%. Ile macie takich serwerów? Zero. No, czasami, no, pojedyncze osoby mówią kilka, prawda? No tak, ale jeżeli mówimy, dlatego to jest wirtualizacja, prawda, że możemy to kumulować, że dlaczego na czas backupu tego nie użyć? Dobra, kolejna sprawa. Jak już mówimy o tym, kto z was ufa swoim backupom? Jeżeli backup się zakończy i jest informacja backup was successful, kto z was się kiedyś wyłożył, przywracając dane z backupu? Jest parę osób. Słyszałem też o jednym z banków, który chcieli, coś, jakaś maszynka padła, przywracają. Pierwsza kopia, tasiemka pusta. Druga, trzecia, czwarta, czternasta, wszystkie puste. Okazało się, mimo że backup był successful i że wszystko fajnie, super, tasiemki w sejfie, gdzieś tam super, ale okazało się, że co do czego, to wszystkie były puste. Różnie to może być. Natomiast używając tej technologii, co przed chwilą pokazałem, no jaka jest najlepsza weryfikacja backupów? Odtworzenie ich. To nie jakieś rane, jakieś tam CRC. To każdy potrafi. Można odpalić maszynki, jedną lub kilka, w wyizolowanym sieciowo środowisku. I wtedy robimy serię testów. Czy heartbeat maszynki działa, czy na pingi maszynka odpowiada, czy aplikacja działa. To mogą być też customowe testy, gdzie można napisać własny skrypt. Znaczy jest ileś tam predefiniowanych, prawda? Ale można napisać customowy skrypt, którego exit code, jeżeli exit code będzie 0, to znaczy, że test jest poprawny. Jeżeli exit code będzie inny niż 0, no to coś jest nie tak z tym backupem. Albo w konfiguracji skryptu i to trzeba jakby sobie podokręcać śrubki, albo backup będzie nieodtwarzalny, prawda? Ale to lepiej to przetestować, gdy produkcja jeszcze działa, niż gdy mamy pożar w kurniku. Dobra. I jak to teraz można ugryźć? Otóż wygląda to w ten sposób, że pomiędzy produkcją a tą siecią wyizolowaną, takim naszym sandboxem, sobie na przykład podnosimy jakąś małą maszynę wirtualną, która robi nam za router i przekierowuje dane między jedną... Co? Już dwa razy zawadziłem. To możemy wtedy sobie te dane, po pierwsze raz, że sobie dowolnie cokolwiek wyciągać stamtąd i mamy jakieś to oddzielenie. Natomiast może przejdę do następnego slajdu, bo tutaj jest, jak to może wyglądać. Po pierwsze, tutaj wyobraźmy sobie, mamy produkcję, mamy jakąś wirtualkę produkcyjną, która ma taki adres, końcówka 55.101 z takim gatewayem. No to jest ta nasza wirtualka, którą chcemy sobie mieć w środowisku testowym do coś tam weryfikować w tym. Co stawiamy? Stawiamy taką maszynkę mikro Linuxa, jakaś tam, nie wiem, jeden procesor, jeden giga RAMu, jakieś maleństwo, któremu dajemy jakiś adres do produkcji, prawda, żebyśmy tutaj mogli się z nim komunikować. Następnie tą maszynkę, tutaj u góry stawiamy sieć wyizolowaną, sieć prywatną, to i zarówno na distributed switchach można zrobić, na klasycznej sieci, na Hyper-V to można zrobić i na innych wirtualizatorach również. To podnosimy tą maszynkę w tej sieci wyizolowanej, więc ta maszynka wewnątrz, ona myśli, że ma taki sam adres IP jak tutaj, czyli 55.101 i gateway taki jak tutaj. Żeby, jeżeli coś ona będzie chciała od kogoś, to gatewaya temu proxiakowi dajemy z tej strony IP taki sam, jak jest gateway tutaj. Więc jak tutaj coś, ta maszynka lub kilka maszynek w tej sieci będzie coś chciało, to tutaj będzie się kierować. A co powie wtedy proxy? A takiego cię puszcza do sieci produkcyjnej, tak? Ale to jest nie bez powodu, prawda? Po co to wszystko? Ponieważ ten komponent może robić jeszcze za takie natowanie, za maskaradę. Możemy dodać dodatkową tutaj regułkę, na przykład wszystkie adresy, które będą szły na
tutaj było 55 w masce 24, to żeby, że te adresy będą zamieniane na takie adresy. I dodajemy add road, czyli wszystko na, do tej sieci ma iść tutaj, na ten adres, na ten interfejs. I ta wirtualka dostaje podwójny adres IP. Ten, który ma wewnętrzny, który myśli, i drugi adres z innej całkowicie podsieci, który jest widoczny w sieci produkcyjnej. Proste? No i teraz, jeżeli cokolwiek chcemy z tej sieci, jeżeli pod adresem 55.101, na przykład się, nie wiem, zardepujemy, to dostaniemy się do tej maszynki. Jak zardepujemy 254.101, to dostaniemy się do tej maszynki. Prawda? Taka izolacja, dodatkowa izolacja sieciowa. Całkiem przypadkiem mam już taką odpalone takie coś, gdzie ja mam tutaj akuratnie dwie maszynki. Kontroler domeny i Exchange, już Exchange'owi odpuściłem, już go zostawiłem. Natomiast ten kontroler domeny ciągle jest odpalony w takiej wyizolowanej sieci. Jeżeli zobaczycie szczegóły, co tu się działo, to generalnie była publikacja, ok, z taki backup widzimy, jaki tam jest serwer, z jakiego repozytorium, ile RAMu, jakie adresy sieciowe, jakieś tam wszystkie, co będziemy testować. Później jest pierwszy, kto to najważniejszy, że taka sieć produkcyjna została zmapowana na taką sieć wyizolowaną. Prawda? Ok, odpalamy. Maszynka sobie może, czekamy, aż system operacyjny się podniesie. Wykrył, że taki był adres IP wewnątrz, to zgodnie z tymi regułami, które mam, nadaję mu taki adres inny. No i tutaj jeszcze kwestia weryfikacja, prawda, nie wiem, czy usługa kontrolera domeny, czy jest OK. Tu jest heartbeat, poszedł OK. Pingi, że poszły OK. Że wiem, że to jest w miarę kopia, jest poprawna według tych testów, które zostały wykonane. No ale na koniec mogę się do niej w jakiś sposób podłączyć. Więc jeżeli na przykład wezmę sobie... Słucham? Pod adresem tym właśnie podmienionym, jeżeli się zaloguję do tej maszynki, teraz jak będę pamiętał hasło, o, udało się. To zalogowałem się do maszynki. I zobaczcie, ja się podłączyłem pod taki adres, ale wewnątrz jest taki adres. Czyli to jest jakby ta podmiana. I w tym momencie ja mogę mieć w tej sieci wyizolowanej, tam mogę mieć 5, 10 maszynek wirtualnych, bo na przykład, nie wiem, Exchange do swojej pracy potrzebuje kontrolera domeny. Serwer bazodanowy może pracuje z serwerem aplikacyjnym, serwerem webowym. Dowolna kombinacja możemy odpalić wewnątrz takiego sandboxu, no i później sobie wszystko ładnie działa i możemy przetestować. Jak skończymy, czyli o tyle to jest fajne, że jeżeli skończymy testy, klikam tylko w tym takim szczęście w górnym prawym rogu X-ika, wszystko mi się zamyka, sprząta, chcę mieć za jakiś czas nowe, świeże testy, wystarczy, że mi się sprawdza, że mam nowy backup świeży i mogę to jeszcze raz odpalić. Oprogramowanie od backupu. Ale gdzie pod spodem? Co robi to proxy? Sprawdźmy to. No, dajesz. Mamy tutaj to proxy. To jest mi na razie niepotrzebne.
O, tutaj w ogóle możecie zobaczyć, prawda? Tu jest ta maszynka, która jest odpalona w tej sieci wyizolowane. Ta moja kopia, kopia mojego kontrolera domeny. Natomiast proxy jest tutaj. No. To jest malutki Linux, który po pierwsze, jeżeli to będzie ruch zainicjowany ze strony wewnątrz, tej sieci wyizolowanej i będzie chciał wyjść na zewnątrz, no to pokażę mi środkowy palec. Jeżeli to będzie z zewnątrz, to zrobi tą translację, to natowanie i wpuści do wnętrza. No generalnie to jest coś, co się nie potrzeba, nie ma tam wielkiej potrzeby zaglądać. Natomiast te sieci wyizolowane, może być ich kilka, prawda? Bo wirtualka produkcyjna może być wpięta do 5 podsieci, prawda? Jakieś 5 różnych VLANów. Więc to można odpowiednio zmapować sobie, może tu jest akurat nie 1:1, że jest jedna sieć tutaj, jedna sieć tutaj, ale może być, można to sobie odpowiednio łatwo, fajnie, przyjemnie więcej wyklikać. Konfiguruje się, pokażę kroki, jak się to konfiguruje. Dobra, może to już w ogóle zamknijmy, tą maszynkę. Wygląda to w taki sposób. Mam tutaj takie coś i dla Hyper-V, i dla VMware'a. W ogóle można w ten sposób, to wam pokazywałem, odpalanie maszynek wirtualnych prosto z backupu. Można też zrobić dla maszyn fizycznych. Jeżeli mamy backup maszyny fizycznej, w takiej sieci można to też wyizolować backup z maszyny fizycznej, ale tylko dla Hyper-V. Ale i tak wszystko opiera się na Linuxie. Generalnie tak. Podajemy sobie, na którym, gdzie będzie host, na którym hoście, w tym przypadku VMware'a, gdzie to ma być odpalone. Na którym datastorze będzie to będzie przechowywana ta maszynka. Ustawienia publiczne IP-ka z sieci produkcyjnej, do której sieci widzi produkcję i od razu, czy chcemy dodać dostęp do internetu, czy nie, temu laboratorium. Tutaj generalnie mapujemy. Taka sieć produkcyjna to będzie taka sieć wyizolowana, więc tutaj tych wpisów może być 1 500 100 900. Więc sobie tworzymy, ile tego ma być. Tutaj wybieramy generalnie adres znowu z drugiej strony, od sieci, od wewnątrz, tej sieci prywatnej. Taki będzie gateway w takiej masce i te adresy mają się zamieniać na te adresy. Czyli sami podajemy jakąś wolną sieć, wybieramy, co się ma na co zamieniać. I to generalnie tyle. Czy coś potrzeba więcej? Gdybyście jeszcze chcieli jakieś mieć statyczne mapowanie z adresacji tej produkcyjnej, no to tu jeszcze można sobie dojść, że wyizolowany IP-k i ma być dostępny pod jakimś takim IP-kiem z produkcji. I generalnie tyle. Stworzenie takiego appliance'u to jest przejście przez ten wizard. I to wszystko. Dobra, jak stoimy z czasem? Ktoś pilnuje czasu? Jak z czasem? Dobrze, czy już przekroczyłem? Wiecie, nie przekroczyłeś jeszcze, takie 10 minut, co? Okej. Okej, demo to już może sobie to pominiemy. Już było? Bo generalnie jakby pytania od was, czy chcecie jeszcze coś, bo generalnie jakby z mojej strony to wszystko, ale jeżeli chcielibyście coś jeszcze zobaczyć, to pokazać, jak mam wam pokazać, tylko powiedzcie co. Tak? Tak. To już daję mi mikrofon. Biegnę. Czy można stworzyć sobie jakieś grupy maszyn, które podnosisz jednym takim wizardem, jednym kliknięciem, tak? Możesz otworzyć sobie, powiedzmy, całe środowisko jakieś aplikacyjne. Tak. Generalnie mogę stworzyć grupę aplikacji. Gdzie tutaj mogę dodać maszynkę z backupu. Znaczy ja dzisiaj mówiłem tylko o maszynkach z backupu, ale mogę dodać, jeżeli robimy sobie repliki, możemy sobie dodać maszynkę z replik. Jeżeli mamy
Dla niektórych macierzy sprzętowych pod VMware'em możemy dodać macierzowe snapshoty. I to wszystko mogę mieć tutaj, ile chcę takich maszynek. Więc to może być 5, 10, 20, całe środowisko. W ten sposób, jako też takie, to też z jednej strony to może być jako środowisko testowe, na czym dzisiaj się skupiamy, ale tą technologię można wykorzystać do takiego szybkiego przywrócenia. Jedna firma na Bliskim Wschodzie w 2011 roku, wtedy jak było tsunami w Azji, pamiętacie, problem z dostępnością dysku, RAMu, albo kosztowało to wagon pieniędzy, albo czekało się miesiąc czasu, prawda, na jakiś tam prosty dysk. To u jednego z klientów padła macierz pod spodem. 20 maszyn wirtualnych było odpalonych w ten sposób. 1500 osób na słuchawkach, na CRM-ie sobie pracowało. Przyjechały dyski, mimo że klient był bogaty, miał petrodolary, prawda, na Bliskim Wschodzie, to tam po prostu jedna baryłka, czy tam dwie baryłki ropy i mogliby teoretycznie zapłacić, ale do dysków nie było. Przyjechało po dwóch tygodniach, przyjechały dyski, wsadzili do szafy, V-Motion, voilà. Tu jeszcze pytanie. Nie byłem ja na początku. Widzę, że masz jakieś Linuxy. To też działa z Linuxami, czy tylko Windowsy? Działa to też z Linuxami. Tak. A jakie dystra są wspierane? No, słucham, jakie dystrybucje? Mhm. A to nie jest pytanie do mnie. To jest wszystkie dystrybucje, które są wspierane przez VMware lub Hyper-V. Bo to jest transparentne. Więc to wewnątrz nic nie instaluje. To jest jakby bezagentowe. Prawda? Do wnętrza to tracimy, traktujemy jako jeden wielki, duży image. Prawda? VMDK, VHD, VHDX. A co jest w wnętrzu? Jeżeli VMware pozwoli, żeby coś zainstalować w wirtualkę, jeżeli Hyper-V pozwoli, żeby zainstalować coś w wirtualce, to już jakby nie ma kompletnie znaczenia, prawda? A my tutaj generalnie wszystko pracujemy na tej otoczce. Więc to, co VMware pozwala, żeby odpalić, to my też możemy sobie odpalić tą podmiankę IP, bo my do wnętrza nie łączymy się do wnętrza wirtualki, żeby IP-ki podmienić. Tak jak wam pokazywałem, po zalogowaniu się tym RDP-em na ten podmieniony IP wewnątrz, wirtualka myśli, że jest w produkcji. Czyli możemy testować na produkcyjnej jakby systemie, z produkcyjnymi ustawieniami dokładnie te same update'y, ta sama konfiguracja, ale nie jest to produkcja, prawda? Jest to z backupu. Szybko można szybko podnieść takie trochę nietypowe środowisko testowe. A mam jeszcze pytanko. Czy można sobie zaszedulować takie odtworzenie środowiska, żeby powiedzmy, nie wiem, raz w tygodniu się odświeżało środowisko testowe? Proszę bardzo. Jest pod spodem, jest PowerShell, jest... Właśnie. Jest teraz... Halo? Halo? Słychać? No to jeszcze nie zepsułem. Okay. Jest PowerShell, jest RESTful API, prawda, jak najbardziej nie ma problemu. Można sobie w ogóle takie testy ustawić, żeby, nie wiem, każdy backup się nam weryfikował, nie wiem, raz na miesiąc, raz na tydzień, raz na pół roku, nie wiem, na przykład jest ktoś z tych instytucji finansowych? Wiem, że chyba rekomendacja D KNF-u czy jakiejś tam innej instytucji wymaga, żeby instytucje testowały backupy raz, nie wiem, na kwartał, na pół roku, jakoś tak. Proszę bardzo, zamiast siedzieć i klikać, w tym czasie można wypełnić ankietę do SysOps DevOps. Mariusz, masz punkt. Zapunktowałem. Bardzo. No właśnie. No to co? Jeżeli... Komu by to... Dobra. Kto był najbardziej aktywny? Kojarzysz? Kto tutaj? Aktywni byli wszyscy, ale... Tutaj się najwięcej. Loża szyderców. Proszę bardzo. Dobra, to tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Ja jeszcze zostaję, więc jak w razie pytań... Bardzo dziękujemy.